Ale miałaś taki epizod, kiedy no, wykazałaś się językiem daleko posuniętej nietolerancji wobec dziewczyny. To prawda. Czy ta twoja zmiana jest wynikiem tego, że teraz mówisz to, co myślisz, czy wtedy mówiłaś to, co kazał ci myśleć twój mąż? Znasz takie powiedzenie, że są różne sposoby nawołania o pomoc. I to było dla mnie coś takiego. Ja chciałam po prostu, żeby mój mąż zwrócił uwagę na to, co ja czuję, co ja przeżywam. I pisząc do dziewczyny, która idzie z torbą tęczową, won z mojego miasta, to jest wołanie o pomoc? Mm-hmm. No, trochę mi się to nie klei. To prawda. To tak jakby ci wszyscy chłopcy, co idą 11 listopada na marsz i napierdalają wszystkich, mówili... Czujemy brak czułości. To prawda. Brak na bliskości. Natomiast wiesz... Spaliłem Empik, bo jestem samotny. Co innego jest, kiedy ludzie mają okazję coś takiego oczywiście bardzo złego przeczytać, bo ja się przyznaję do tego, że to był jakby objaw u mnie braku totalnego człowieczeństwa. Tak. Znaczy może nie człowieczeństwa, akceptacji, tolerancji. Tak, natomiast... Właśnie sprzeczność polega na tym, że ja sama, zresztą jeżeli czytałeś moje oświadczenie, to wiesz, co w nim przekazałam. Tak, czytałem. Ja sama bardzo interesowałam się swego czasu miałam i mam dalej... Środowiskiem LGBT? Tak. Ty jesteś biseksualna? Przyjaciółkę. Wiesz co, no kobiet się nie pyta, takie rzeczy. Dobra, no, okej. Okay. Czesław, jesteś biseksualny? Nie. No ale to mężczyzna, no. Może tam komuś talerz wypadł.